Składanie rocznych zeznań podatkowych trwa w najlepsze. Wypełniając PIT, skupiamy się zazwyczaj na kwotach wpisywanych w rubryki zeznania. Tymczasem Suwalski Ratusz przypomina, że warto skorzystać z okazji i zrobić pierwszy krok do uzyskania suwalskiej karty mieszkańca. Żeby dostać kartę, której posiadanie niesie ze sobą sporo korzyści, trzeba być mieszkańcem naszego miasta. Tu nie chodzi o adres zameldowania, a rzeczywisty adres zamieszkania, przypomina rzecznik prezydenta miasta Kamil Sznel. Ci, którzy już zeznanie podatkowe złożyli i przegapili rubrykę z pierwszej strony formularza, mogą jeszcze swoje niedopatrzenie naprawić, składając formularz ZAP-3. Zaktualizowanie danych adresowych poprzez podanie faktycznego adresu zameldowania znajdującego się na terenie miasta Suwałki uprawnia do skorzystania z oferty suwalskiej karty mieszkańca. Przy składaniu wniosku należy okazać kopię formularza ZAP-3 z pieczątką wpływu do Urzędu Skarbowego. Suwalska karta mieszkańca uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do akwaparku Suwałki i innych obiektów sportowych naszego miasta, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto i zniżek w żłobku miejskim. Wnioski o wydanie SKM-ki można składać w budynku przy ulicy Noniewicza w pokoju numer 2. Tam również od 11 marca wydawane są gotowe karty.